wystarczy. Szanowni Państwo, witam wszystkich na konferencji prasowej Konfederacji. Konferencji zorganizowanej z powodu wczorajszej 10. z rzędu podwyżki stóp procentowych. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podwyżce stopy referencyjnej do 6,5%. Co prawda ta podwyżka okazała się niższa niż przewidywali eksperci, aczkolwiek jest to kolejny kamyczek do tej układanki, z którą dzisiaj muszą mierzyć się Polacy, kredytobiorcy, ci, którzy już mają zaciągnięte kredyty i którym teraz te raty kredytów wzrastają, ale także ci, którzy kredytów jeszcze nie zaciągnęli, a mieli takie plany, mieli takie marzenia, by wziąć kredyt na dom, na mieszkanie, na samochód i teraz niestety nie mogą sobie na to pozwolić. My na początku 2021 roku jako Konfederacja, zresztą jeszcze w kampanii Krzysztofa Bosaka, powtarzaliśmy bardzo wyraźnie. Zbliża się inflacja, mówiliśmy to wtedy, zbliża się inflacja, chociaż jeszcze nikt nie myślał o tym, że będzie wojna na Ukrainie, ale każdy widział, jak wygląda polityka tego rządu i do czego ona prowadzi. I należy stopniowo, powoli podwyższać stopy procentowe, by z tą inflacją walczyć. Wtedy urzędnicy Narodowego Banku Polskiego śmiali się z tego typu pomysłów, bo przecież jeszcze we wrześniu 2021 roku pan prezes Adam Glapiński mówił, że podwyższanie stóp procentowych to byłby szkolny błąd. Dwa miesiące później prezes Adam Glapiński zaczął popełniać masę szkolnych błędów i zaczął podwyższać stopy procentowe. Tylko problem polega na tym, że zrobił to tak późno, że były to podwyżki bardzo drastyczne i są to teraz podwyżki bardzo drastyczne. Jeśli zdecydowałby się na to wcześniej, jeśli nie kierowałby się własną propagandą, jeśli nie kierowałby się interesem partii, która zdecydowała, że został szefem Narodowego Banku Polskiego, tylko kierowałby się interesem Polaków, ekonomicznym, finansowym interesem Polaków, to te podwyżki stóp procentowych byłyby wcześniej, ale byłyby zdecydowanie dzięki temu zdecydowanie łagodniejsze, zdecydowanie lepsze do przyjęcia przez Polaków, przez kredytobiorców. Teraz są to podwyżki drastyczne, są to podwyżki, które powodują, że wiele milionów Polaków ledwo wiąże koniec z końcem, nie tylko ze względu na wzrost rat kredytów, ale jeszcze ze względu na dochodzącą do tego szalejącą drożyznę. Oddaję głos panu Romanowi Fricowi z Korony. Szanowni Państwo, to, o czym wspomniał przed chwilą kolega Tomasz Grabarczyk, rzutuje bezpośrednio na spadek popytu na mieszkania i na kredyty mieszkaniowe. Jesteśmy tuż po zakończeniu drugiego kwartału i miesiąca czerwca. Proszę pozwolić mi na przedstawienie kilku danych statystycznych, ale danych gotowych, danych realnych. Proszę Państwa, jest to, jeżeli chodzi o ilość osób, o ilość wniosków o kredyty mieszkaniowe, wartość ubiegłego miesiąca najniższa od kilkunastu lat. Ilość w ogóle wniosków o kredyty mieszkaniowe wyniosła w czerwcu ubiegłego roku około 19,5 tysiąca. Spadek tychże liczb wiąże się bezpośrednio z tymi problemami, o których wspomniał wcześniej pan Grabarczyk. I mamy taką tendencję od kwietnia 2021 roku. I teraz ta wartość, o której wspomniałem, 19,5 tysiąca wniosków, jest niższa o 60% rok do roku i o 18% miesiąc do miesiąca. Średnia wartość wniosku, jednego wniosku o kredyt mieszkaniowy wyniosła około 340 tysięcy złotych, co jest spadkiem o 0,5% rok do roku, ale proszę sobie do tego dodać wartość inflacji i będziecie mieli Państwo pełniejszy obraz. I teraz tak, wartości bezwzględne. W drugim kwartale tego roku ilość sprzedanych mieszkań wyniosła 8880 i była pierwszy raz, wyniosła poniżej 10 tysięcy od 2 lat i jest to mniej więcej 50% spadek rok do roku i 18% spadek mniej kwartał do kwartału.
Przyczyny, proszę Państwa, są oczywiste. Jest to galopująca drożyzna i podwyżki cen energii, żywności, paliw, właśnie tych kredytów, wskutek tej bardzo nierozważnej polityki rządu państwa polskiego, który sufluje nam co i rusz różne programy socjalne z końcówką plus, 500 plus, emerytura plus, obcokrajowcy plus, tarcza plus. Najwyższy czas, żeby Polacy powiedzieli rządzącym do widzenia plus. Pan poseł Robert Winnicki. Szanowni Państwo, pan prezydent Duda łaskawy był powiedzieć, żeby Polacy byli optymistami i zacisnęli zęby. Otóż Konfederacja wzywa do tego, żeby Polacy byli realistami. A realia wyglądają tak, że ten rząd nie ma pojęcia o polityce gospodarczej. Realia wyglądają tak, że cała klasa polityczna poza Konfederacją brnęła w to zadłużanie, w tę drożyznę, w te drogie kredyty, w ten dług publiczny i w te szalejące wzrosty cen od 2020 roku. PiS realizował tę fatalną politykę gospodarczą przy pełnym poparciu centrolewicowej opozycji. Dlatego realistycznie rzecz ujmując, dzisiaj nasze przesłanie do rządzących jest następujące. Weźcie ustawy Konfederacji, tanie paliwo, tani prąd, tani węgiel. Przegłosujcie to. Weźcie nasze pomysły, przegłosujcie dla dobra Polaków. To jest dzisiaj nasz wspólny interes. A jeśli nie jesteście w stanie tego zrobić, jeśli nie jesteście w stanie obniżać kosztów życia, jeśli nie jesteście w stanie zapanować nad tym, co dzieje się z kredytami, to oddajcie władzę. To rozpiszcie wybory, Konfederacja jest na to gotowa, żeby w każdym momencie stawać w szanki, wygrywać wybory, żeby pokazywać Polakom, że inna, realna polityka gospodarcza jest możliwa, że nie muszą cierpieć, nie muszą zaciskać zębów, że mogą żyć pełnią życia przy odpowiednio skonstruowanej polityce ekonomicznej, podatkowej i Konfederacja wie, jak to zrobić. Szanowni Państwo, to jest ten moment weryfikacji, w którym powinniśmy powiedzieć dosyć, dosyć takiej polityki. Ruszamy z ofensywą ogólnopolską Konfederacji. Dzisiaj będziemy w Łodzi. Jutro pod Komisją Europejską w Warszawie. Będziemy bronić posiadaczy samochodów spalinowych przed aberracjami, które płyną z Unii Europejskiej, na które rząd się zgadza. Potem od poniedziałku Kielce, Katowice, Opole, Wrocław. Bądźcie razem z nami, bądźcie na tych spotkaniach. Mobilizacja, ofensywa, realizm i dosyć zaciskania zębów. Trzeba pokazać temu rządowi, że ich czas się kończy. Jeszcze nie ma pytań. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.